10 wydarzeń, które sprawią, że polubisz motoryzację. Sporty motorowe są dość specyficzne, wielu wydają się nudne bądź po prostu zbyt, powiedzmy, techniczne. Często jednak bywa tak, że po prostu ludzie nie wiedzą gdzie szukać ciekawych akcentów tego świata. Z tego względu przedstawiam Wam najciekawsze wydarzenia, które potrafią zachwycić nie tylko miłośników motoryzacji, ale właściwie każdego widza, a co za tym idzie potrafią zaciekawić motoryzację w pojęciu ogólnym. demolition derby znane również jako Autorodeo. Celem zawodów w Demolition Derby jest niszczenie pozostałych wozów poprzez zderzanie się z nimi. Zwycięzcą zostaje ten samochód, który został najmniej uszkodzony, bądź jako jedyny jest sprawny na arenie. Sport ten należy do jednego z najniebezpieczniejszych w kategorii wyścigów samochodowych. Mimo tego, iż po wypadkach występują ciężkie obrażenia, są one rzadkie, zaś cała odpowiedzialność spoczywa na organizatorach wyścigu. Dla bezpieczeństwa z zawodów szyby są ściągane przed każdym wyścigiem. Najbardziej ekstremalne demolition derby odbywają się na otwartych polach bądź na specjalnie przygotowanych torach wyścigowych, na które najczęściej polewana jest woda dla spektakularnych driftów i poślizgów. Pierwsze oficjalne zawody odbyły się na wiejskich arenach w latach 50. i 60. XX wieku, wcześniej w latach 30. odbywały się także nieoficjalnie. Największy rozkwit demolition derby przepadł na lata 70. i 80. XX wieku. Dzięki temu rozkwitowi zawody te stały się szybko amerykańską subkulturą. Rocky Rally niskobudżetowy turniej Finlandii. Samochody Rocky Rally są wyjątkowe. Uszkodzone pojazdy skleja się właściwie czym się da. Niedopasowaną blachą, falistymi materiałami, czasami dodaje się nadwozie innych pojazdów, czy po prostu samochody wzmacnia się gaśnicami. Czemu te samochody są tak poturbowane? Powiedzmy, że nie jest to kulturalny, bezkontaktowy wyścig, a raczej wielka rzeź w mroźnej części północnej krainy. Jest to sport popularny właśnie... Tylko w Finlandii, a szkoda, bo brakuje takiego miejsca w Polsce, do którego można sobie pojechać przypadkowym maluchem za 200 zł i wziąć udział w wyścigu. Zresztą zobaczcie, jak to wygląda. Monster Jam Konkurencja bardzo popularna w USA. Można ją podzielić na dwie konkurencje: wyścig i styl dowolny, w którym kierowcy muszą pokazać, co potrafią. A oczywiście ważnym elementem jest to, że udział biorą Monster Trucki. Monster Jam jest bardzo widowiskową imprezą, na którą warto przyjść z całą rodziną. W Polsce jest jeden profesjonalny team Monster Jam pod nazwą Werwa, którego sponsoruje polska firma PKN Orlen, lecz ten sport nie jest nadal tak popularny jak w USA, mimo niewątpliwych emocji, których dostarcza widzom na wielotysięcznych stadionach. Niemniej nie przeszkadzało to na podjęcie przez PKN Orlen odważnej inicjatywy, jaką jest organizacja zawodów Monster Jam. Zawody te odbyły się 30 maja 2009 roku na stadionie Śląskim w Chorzowie w ramach ogólnoświatowego cyklu zawodów Monster Jam i to właśnie tam pierwszy raz wystartował Monster Werwa. Monster Werwa doskonale radził sobie podczas zawodów w konkurencji freestyle, ostatecznie zwyciężył Grave DJR. Lemao Wyścig samochodowy, w którym zadaniem zawodników jest przejechanie jak największej liczby okrożeń w ciągu dokładnie jednej doby. W zawodach startują drużyny trzyosobowej. Do edycji w 2008 roku 24-godzinny wyścig rozpoczynał się tradycyjnie w sobotę o godzinie 16. Wyjątkami od tej reguły były lata 1968, gdy wyścig został przesunięty, 84, kiedy wyścig zaczął się o 15.00 z powodu odbywających się we Francji wyborów i w 2006 roku, kiedy wyścig rozpoczął się z opóźnieniem, co było spowodowane transmisjami z mistrzostw świata w piłce nożnej. Od 2009 roku wyścig rozpoczyna się o godzinie 15. W historii wyścigów dochodziło do wielu wypadków śmiertelnych. Jednym z nich był wypadek z 1955 roku, w którym silnik, maska i inne części rozbitego Mercedesa poleciały w tłum widzów, zabijając ponad 80 osób. Spowodowało to wycofanie się Mercedesa ze wszelkich wyścigów aż do 1988 roku i odwołanie wyścigów w Niemczech. Z tego samego powodu w Szwajcarii wprowadzono zakaz organizowania wyścigów, który został zniesiony dopiero w czerwcu 2007 roku. Można powiedzieć, że w tym wyścigu nie liczy się prędkość, ale właśnie przetrwanie na polu bitwy. Axelof Man TT Wyścigi motocyklowe rozgrywane niemal nieprzerwanie od 1907 roku na wyspie Man. Przez wiele lat uważane za jeden z najbardziej prestiżowych wyścigów motocyklowych na świecie. Wydarzenie to w latach 49-76 było częścią film motocyklowych mistrzostw świata. Następnie w związku z kontrowersjami związanymi z bezpieczeństwem impreza wypadła z kalendarza mistrzostw. Aby zachować status wyścigów międzynarodowych w latach 77-90 The Isle of Man TT Races została utworzona nowa forma formuła wyścigu, formuła TT. Od 1989 roku wyścigi są rozgrywane pod egidą Departamentu Turystyki Wyspy Man jako Isle of Man TT Festival. Wyścig ten charakteryzuje się wysokim odsetkiem śmiertelności zawodników. Ostatnio wyścig ukończyli wszyscy zawodnicy w 2001 roku. W 2017 roku zginęło trzech kierowców, co nie jest złym wynikiem, biorąc pod uwagę taki rok np. 2005, kiedy śmierć poniosło aż 9 uczestników. NASCAR. Organizacja NASCAR rozpoczęła swoją działalność w południowej części Stanów Zjednoczonych. Teraz wyścigi NASCAR są drugim najpopularniejszym sportem w USA. Wyprzedza je tylko futbol amerykański. Na całym świecie wyścigi NASCAR transmitowane są w ponad 150 krajach. Na liście 20 najpopularniejszych imprez sportowych w USA wyścigi NASCAR zajmują 17 miejsce. NASCAR ma 75 milionów zadeklarowanych fanów, którzy co roku na gadżety sygnowane przez organizację wydają ponad 2 miliardy dolarów. Jest to najbardziej przywiązana do marki grupa ludzi wśród wszystkich sportów. Wiem, że NASCAR wydaje się nudny, bo jeżdżą tylko w kółko, ale samochody te osiągają zawrotne prędkości, a przyczepność jest właściwie zerowa, co jest związane z częstymi wypadkami na torze. No, popatrzcie tylko na te zdjęcia, czy to się wydaje nudne. WTCR, World Touring Car Championship, ogólnoświatowe wyścigowe mistrzostwa samochodów turystycznych, a właściwie seryjnych, organizowane przez... FIA w 1987 roku i corocznie od 2005 roku. Zastąpiły one serię European Touring Car Championship rozgrywaną w latach 1963-1988 i 2004. Podczas danego sezonu odbywa się w sumie od 10 do 12 rund złożonych z dwóch wyścigów każda na różnych torach wyścigowych. Obecnie seria ta uznawana jest za drugą po Formule 1 co do ważności światową serię wyścigową. Spotykałem ludzi, którym nie Podobała się Formuła 1 ze względu na bolidy. Wydawały się one takie bezpłciowe i trochę zbyt mało samochodowe. Jak ktoś chce obejrzeć Formułę 1 tylko z samochodami seryjnymi zamiast bolidami to WTCR jest idealne. Spectrol Turbo Fest, rosyjski festiwal Driftu. Rosyjski drift. No czy to już nie jest wystarczająca zachęta, organizatorem imprezy jest Russian Drift Alliance. Są to festiwale złożone z turniejowych wyścigów typu drift, które mają na celu popularyzację sportów motorowych w Rosji. Spectrol jest promowany jako największy festiwal samochodowy dla całej sowieckiej przestrzeni, dla całej rodziny. Oprócz tego wiadomo dużo alkoholu, jedzenia i muzyki, czyli jak ktoś chce zaznać motoryzacji rodem z pierwszych części szybkich i wściekłych, to jest to idealna propozycja. Pigs Peak, bardziej znany w Polsce jako wyścig do chmur. Jest to jeden z najstarszych wyścigów tego typu i odbywa się w Stanach Zjednoczonych. Zawody trwają przez cały dzień, a uczestnicy poruszają się na modyfikowanych specjalnie na ten raid pojazdach, żeby pobić rekord trasy. Osobno startują motocykle i samochody, po czym pokonują prawie 20 km i 156 zakrętów drogi wijącej się w górę, niekiedy między drzewami, a czasem nad przepaścią. Meta znajduje się na wysokości 4000 301 metrów nad poziomem morza. Co ciekawe, w historii zawodów zginęło tylko dwóch uczestników, jednak, ze względu na niebezpieczną trasę, są one uważane za jedne z najtrudniejszych. Rajd Dakar, czyli legenda sama w sobie. Doroczny rajd terenowy jest to rajd terenowy rozgrywany. W o wiele trudniejszych warunkach niż rajdy płaskie. Zawodnicy podróżują przez pustynię, a długość odcinków specjalnych sięga kilkuset kilometrów dziennie. Z tego powodu używa się pojazdów terenowych znacznie wytrzymalszych od tych używanych w rajdach płaskich. Od początku rajdu zawodnicy ścigają się w dwóch klasach: samochody i motocykle, natomiast w klasie ciężarówki od 1980 roku. W 2009 roku zadebiutowała nowa klasa: kłady.